No chodźcie tu, moje robociki, no chodźcie. Pójdziemy zaatakować tego ziomka. I bardzo dobrze, o to chodziło. Teraz skoczę sobie tutaj zobaczyć, jak wygląda tu wszystko. Nie, nic tutaj nie ma. Pewnie tutaj będzie można ratchetem też chodzić, podejrzewam. I dajcie, wbijajcie tutaj. O, chodź tu, kolego. Dzięki za uwagę. Ale soundtrack tutaj jest mega fest spokojny i to jest coś, co mi się podoba, a zarazem jest dla mnie takie troszeczkę niepokojące. Ale myślę, że sobie dojdziemy do planety Pokitaru i tam zakończymy nasze przygody dzisiaj. Bo już wyszła z tego dwugodzinna sesja, wychodzi. Czyli będę miał przynajmniej kolejne 6 chyba odcinków w zapasie. Co jest równoznaczne z byciem cool. Ale teraz trzeba znaleźć pozostałych robocików. Pyk. No ale chyba tu są blisko siebie. No. Gdyby nie były, to byłoby dopiero siara.pl. No i enter. Wszystkie po kolei wbiły. I bardzo dobrze. Sorki, że jestem tak cicho. Ale praktycznie jestem mega fest skupiony teraz na tym, co chcę zrobić. O, nie mogę w ogóle waypointsów sprawdzić, ale to jest raczej zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że nie gramy raczej tym tylko klankiem. Mana mana ty 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 ry ry. Mana mana ty ty ry tyn. Mana mana ty tyn ty ry ry ty ry ry ty ry ry ty ry 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 tyn tyn. Ciągle mi się kurde trójkąt myli z startem, nie wiem czemu. Dawaj, pyk. No, po kolei. No dawaj. Za mną, za mną, za mną. I gdzie żeśmy się dostali? Ło, co my tu mamy? Tam złota śrubka jest, lel. Mamy magnet butsy! Jej! A nie, tam jest infobot. Lombax Magnetic! O, kolejna trofka. Nice one! Więc... czas poszukać teraz infobota, który jest w sumie na wprost nas, więc elo. I on nas zabierze na następną planetę. Więc trzeba chyba tutaj zejść na dół. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Bo tam jest statek. Mówię, ten soundtrack jest w jakiś dziwny sposób spokojny. To mnie momentami przeraża. Ale tutaj bomb spada. Kurde bele. Nie! Co żeście narobiły? Trzeba teraz wracać po nie. Najlepiej sobie od razu tak z lotu ptaka dam kamerę, żeby widzieć, czy bomby czasami nie spadają w miejsce, gdzie ja idę. Uwaga na bomby, uwaga na bomby. Chyba był jeszcze jeden z tych robocików. Nie, no to wszystkich. Więc dobrze. Dobrze zatem. Idźmy. Let's do this. Poczekajcie tu tutaj grzecznie. Ja zobaczę, jak to wszystko wygląda. Trzeba będzie jakoś to ten. Jakoś ogarnąć. No niby tutaj, a 6, faktycznie. Ale dałem dupy. Ale jak mam wtedy to zrobić, żeby z nimi jakoś tutaj dostać? A dobra, tutaj są rampy, okej. 5, a potrzebuję 6, więc gdzie jest 6 w takim bądź razie? Będę musiał 6 znaleźć, ale to za chwilę. Najpierw dostaniemy się tam tymi schodami. I miejmy to już za sobą. Enter. No właśnie, jest jeszcze jeden. Widzę tego małego skurczybyka. Chodź tu do mnie. Do nogi, psie. Idziemy zatem. I już do dziupli mi tutaj. Już, kurde. Wbijaj tutaj, enter. Dokładnie tak, o to mi chodziło. Teraz trzeba kolejnych robocików tutaj uwolnić z ich klatek. A tak. No może nie o to chodziło do końca, ale tych żab trzeba się pozbyć. Dobra, ile mamy jeszcze tutaj tych infobotów? A, nie infobotów, tylko botów. Mamy chyba ich z 8. Nie no, z 9, kurde, co najmniej. Chodźcie, moja armio robotów.
Idziemy wszystkich pobić i sklepać ich na kwaśne jabłko. Bo wiecie, kwaśne jabłko jest kwaśne, czyli niedobre. A jednak 10 mamy ich, kurde. Lol. Oh shit. Co my tu mamy? Mamy infobota. Better not let Ratchet see this one. I możemy się udać na Pokitaru. Wow. To teraz trzeba do Ratcheta się dostać i dać mu maskę o 2. Hey! You giving me these or not? They are magnetic. I appear to be stuck to them. Oh! What do you have in there? Gears. Metal filings. Dust. You know what I mean. What is it? I will show you this, but you must promise to stay focused on our mission. Is it something about Quark? Cities are full of smog, swamps are full of muck, and tar pits are full of tar. But here at Joai Resort, the sun shines 24 hours a day. Visitors get a free O2 mask to explore our warm waters. The benign marine life will welcome you to the big blue world under the sea. You can also use our complimentary flippers to partake in speed swimming. So come to Joai Resort and leave your world and your troubles behind. Joai Resort, Pokitaru. I knew it. Oh, come on. Switch off your nerd circuits and have some fun. Look, we'll go just long enough to pick up the O2 mask. Perhaps the extra oxygen will help your brain to function properly. Yeah, and maybe the salt water will rust your mouth shut. I możemy sobie polecić na Pokitaru. Ile mamy w ogóle już planet zwiedzonych? Novalis, Aridia, Kervan, Eudora, Nebula, Rilgar to jest 6, Umbris, Batalia, Gaspar, Orkson. To będzie 11 planeta. Wow. I tutaj mamy jedną złotą śrubkę do zdobycia, więc let's do this. Hi there, Fuzzball. Więc witam was na Pokitaru i Boże święty, jaka ta planeta jest kolorowa. Ale o soundtracku to nie ma co tutaj mówić, bo jest po prostu zarąbisty. Oczywiście. Ale myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszą sesję. Tak szczerze, tam mamy takiego jednego ziomka, z którym będziemy sobie rozmawiać od następnej sesji. I myślę, że następną sesję zaczniemy od właśnie sobie Pokitaru i kolejne planety, które trzeba będzie tam sobie zwiedzić. Więc poszło mi moim zdaniem dzisiaj zarąbiście. Nie wiem jak wam, pomimo tam drobnych faili, ale myślę, że poszło fajnie. Więc to by było na tyle. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play, że jestem informatywny i że wam się ogólnie ten let's play podoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i podobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję.
I jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii, czy w fajny sposób jest prowadzona i czy lubisz bardzo Ratcheta i Clanka i jakie są twoje ulubione planety, jeżeli chcesz, możesz wymienić. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratcheta i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!